Choć wakacje w pełni, Działdowska Biblioteka nie zwalnia tempa. Oprócz wystaw i zajęć tematycznych odbywają się tu m.in. warsztaty z programowania. Warsztaty realizujemy już dosyć długo. Teraz prowadzimy warsztaty w ramach wakacji. To są półkolonie skierowane dla dzieci z klasy 4 i 5 szkoły podstawowej. Codziennie spotykamy się od poniedziałku. Dzisiaj kończymy. Mieliśmy takie 5 intensywnych dni, podczas których programowaliśmy 3 godziny dziennie, robiliśmy dużo ciekawych rzeczy. Między innymi sterowaliśmy robotami, tworzyliśmy dla nich specjalne programy do jazdy, budowaliśmy swoją aplikację, uczyliśmy się modelowania 3D. To są półkolonie, więc codziennie od poniedziałku do piątku przez 3 godziny dzieciaki z Działdowa miały szansę skorzystania z takiej ciekawej propozycji w ramach projektu, który nazywa się Klub Młodego Programisty. Jest to projekt ogólnopolski. W każdym województwie mamy teraz jedno miejsce, w którym działa taki właśnie klub, który proponuje bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z programowania. Uczymy się programowania, ale uczymy się też nauki takiego myślenia programistycznego. Przy okazji bardzo dobrze się bawimy. Już niedługo, 24 lipca, startuje kolejny turnus skierowany dla osób uczestniczących w wieku 6 do 8 klasy szkoły podstawowej. I tak samo jak teraz, od poniedziałku do piątku będziemy mieli taki intensywny kurs, 4,5 godziny zabawy z programowania, z robotyki, tworzenia własnych robotów, testowania aplikacji, budowania własnych programów. Myślę, że to jest ciekawa propozycja, dlatego w imieniu swoim i biblioteki w Działdowie bardzo zapraszam. Można się jeszcze zapisać na ten kurs. Zapisy na stronie www.klubprogramisty.pl. Sztuki programowania warto się uczyć od najmłodszych lat. Programista to w Polsce i na świecie jeden z najlepiej zarabiających zawodów. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na warsztaty.